Głupio stracona bramka, też muszę powiedzieć, że ja trochę zawiniłem, bo to ja kryłem Surdykowskiego. Niestety uciekł mi, udało mu się strzelić bramkę później i cały czas staraliśmy się gonić ten wynik, gonić. Super Serek nam pomógł, bo wybronił karnego. No i w końcu to się udało, udało mi się strzelić bramkę, trener kazał mi pójść do przodu. Udało mi się znaleźć, cieszymy się z tego jednego punktu, bo na pewno się, jest on ważny po tych dwóch porażkach z rzędu. Właśnie, ta bramka trochę głupio stracona. No a karny Sergiusza mocno wam pomógł chyba. No dokładnie, gdyby nie to myślę, że... No nie, no może nie to, żebyśmy przegrali, bo na pewno się walczy do końca, ale na pewno by już było ciężko wydrzeć ten punkt. No obronił kapitalnie, no możemy dzisiaj postawić mu duże piwo. Jasne. Za tydzień lecicie do Olsztyna, jedziecie do Olsztyna. Taka końcówka tego meczu w takim stylu chyba mocno wam mentalnie pomoże. Myślę, że tak, bo potrzebny było nam dzisiaj jakiś punkt, bo gdybyśmy trzeci mecz przegrali, można powiedzieć, po no, braku szczęścia, bo w tamtych meczach no, może byliśmy gorsi, ale nie byliśmy myślę na tyle, żeby przegrywać te mecze, a przegrywaliśmy, brakowało tego szczęścia. Dzisiaj to szczęście się odwróciło, było po naszej stronie i na pewno za tydzień do Olsztyna jedziemy po 3 punkty już zmotywowani mega. Teraz takie trochę pytanie z innej beczki. Jak ty jako wychowanek BKS-u Lublin, człowiek z Lubelszczyzny, no, czujesz się tutaj grając na boiskach pierwszej ligi w Górniku Łęczna? Super się czuję, bo właśnie tak jak pan powiedział, jestem stąd, pochodzę stąd. Dla mnie granie tutaj na Lubelszczyźnie, dla klubu z Lubelszczyzny to jest duży zaszczyt. Chcę pomóc Górnikowi osiągnąć cel, jaki sobie założyliśmy i mam nadzieję, że nam to się uda.